przechodzimy do prezentacji. Janusz wspomniał tajemniczo o pewnym vintage'owym projekcie, ponieważ jak wiecie, ja jestem człowiekiem już jak widać vintage'owym sporo oraz klocki, którymi się interesuję, są również vintage'owe, chociaż nie unikam nowych bynajmniej, ale jakoś tak się dziwnie składa, że i vintage'owe interesują mnie nawet troszkę bardziej i z wzajemnością. Wobec tego pytanie, czy 50-letni projekt w dziedzinie audio może zachwycać nadal w XXI wieku? 50 lat. Przenosimy się do roku 68, bo aż takich czasów, nawet można by powiedzieć, że według niektórych źródeł nieco wcześniej, początki jakby narodziły się tego projektu, czyli jest to początek lat 60. ubiegłego wieku. I no może dla wielu was jest to przerażające, ponieważ powszechnie się sądzi, że rozwój technologii w przypadku również audio, ale mamy na myśli szczególnie technologie informatyczne, elektroniczne, jest tak galopujący, że to jest już tylko muzeum. Czy rzeczywiście tak jest? Odsłonię rąbek tajemnicy, mianowicie czy taki skrót BBC coś wam mówi? Jest tutaj rozpisany British Broadcasting Corporation i bardzo to mądrze brzmi. Tu jest jakby wizytówka, bądź też szyld tej właśnie korporacji, słynnej korporacji. Tak wygląda jeden z jej czołowych budynków głównych w Londynie. I powiem tak, BBC jest to marka sama w sobie. Jest to, jeżeli chodzi o instytucję szerzącą muzykę, kulturę, wiedzę o świecie i tak dalej, pod względem informacyjnym, pod względem jakościowym, pod względem jakości tworzonego w ogóle materiału, zarówno tego nadawanego w formie radiowej czy audio, jak i jeżeli oglądaliście jakieś seriale, na przykład dokumentalne, przyrodnicze, sygnowane przez BBC, jest to po prostu top of the top, czyli jest to niesamowitej renomy, jakości marka brytyjska, która wyznacza właściwie sama w sobie standardy. Biorąc pod uwagę jakość, z jaką nadawany był program, na przykład radiowy, bo mówimy tutaj o nazwie broadcasting, w nazwie tej korporacji, to jest absolutny wzorzec metra jakby pod Paryżem, jeżeli chodzi o jakość broadcastingu. Tak jak wszystkie właściwie z powodów finansowych wielcy nadawcy robią kompresję straszliwą, robią normalizację, uśrednianie, po prostu wszystkie te rzeczy, których nienawidzą audiofile, które zabijają naturalność dźwięku, to podobno, ja tego nie słyszałem, ale obecnie nawet w XXI wieku jest na satelicie kanał BBC, który nadaje program radiowy bez kompresji, bez normalizacji, z najwyższą jakością. Nie wiem, czy to możecie potwierdzić, czy ktoś słyszał na własne uszy to, ale no, z taką opinią ja się spotkałem. Więc BBC to jest absolutnie, jeśli chodzi o instytucję szerzącą wiedzę, kulturę o świecie i tak dalej, top of the top. Tutaj widzimy w 3D mapę Google, gdzie jakby w sercu Londynu znajdują się budynki, które tam widzieliśmy, ale przejdę do kolejnej mapy Google, gdzie możemy zobaczyć dwie pineski. Ta mniejsza pineska to jest BBC Research and Development Branch, czyli jakby oddział tej właśnie firmy BBC. I do czego zmierzam? Tutaj na oficjalnej stronie BBC widzimy niektóre z jej budynków.
posłużę się mazaczkiem i zaznaczę Kingswood Warren. Ten właśnie budynek mam szczególnie teraz na myśli, ponieważ mieści się on na przedmieściach Londynu. No właściwie cała ta część wyspy to są przedmieścia Londynu. Chyba pół Anglii zajmuje Londyn i jego przedmieścia, mówiąc troszkę żartem, ale Kingswood Warren to jest to miejsce zaznaczone tu czerwoną pineską, które nas szczególnie interesuje. Tak to się prezentuje na mapie, gdzie widzimy ją jakby na obrzeżach wielkiego, gigantycznego Londynu, a tak wygląda ta właśnie posiadłość, to miejsce, gdzie mieściły się laboratoria Research and Development firmy BBC. I co tam powstało? Można powiedzieć, no bez dwóch zdań, że tam w głowach po prostu najlepszych inżynierów, którzy dbali o jakość nadawanych audycji wtedy, bo głównie liczyło się wtedy radio, no i powoli telewizja, ale radio było główną jakby tą tubą, przez którą BBC swoje treści przekazywało światu, powstała absolutna, totalna legenda, ponadczasowa konstrukcja, która, można powiedzieć, trwa aż po dziś dzień, czyli blisko 50 lat. Oto cytat. Jest to autentyczny cytat z jednego z forów internetowych i ktoś, kto słyszał w akcji ten właśnie klocek audio, czy ten element toru audio, tu już się wyjaśnia, co to właściwie jest, bo powiedział, że wszystkie kolumny, które są w jakiś sposób specyficzne, bo każda jest specyficzna, to u mnie ten dźwięk, czyli z tych kolumn, spadł jak grom z jasnego nieba. I pewnie każdy audiofil w swoim życiu przeżył taki szok, gdzie usłyszał coś po prostu fenomenalnego. I wiele lat przechodziłem obok tego projektu, myśląc, że coś postury pudełka na buty nie może być i nie powinno być poważnym hi-fi. I uznał to jednak taki sposób myślenia za błąd. Żadne granie z tak zwanych poważnych kolumn, które u mnie stały, nie mogło się nawet zbliżyć do tego, jak muzyka gra teraz. Czyli teraz, wtedy, czyli wtedy, kiedy wpięte są w jego tor audio te właśnie kolumny. O czym mówimy? Oczywiście chodzi o Rogersy LS3/5A. To jest napis, wizytówka, legenda, którą każdy audiofil po prostu musi znać albo powinien w życiu usłyszeć. Powinien. To jest tak zwany dźwięk must, nie może nie, niekoniecznie must have, ale must hear, czyli absolutnie dźwięk, który jeżeli ma tylko taką możliwość, powinien posłuchać. Rogersy LS3/5A. Jakie są korzenie tego projektu? Po pierwsze, co śmieszne, zabawne i jak zobaczycie, być może wielu z was widziało te właśnie monitory, bo mówimy o monitorach bliskiego pola, to pęknie ze śmiechu albo po prostu będzie chciało zasłonić zasłonę po prostu żenującego wyglądu. To sprawa gustu. Ale faktycznie są to monitory shoebox size, czyli wielkości i w pewnym sensie też wyglądu pudełka na buty. Dosłownie pudełka na buty. Jest to szokujące i zaskakujące, że te maleńkie pudełeczka na buty po prostu
potrafią rozjechać niczym walec dźwięk potężnych markowych kolumn, które muszą się schować ze wstydu przed tymi maleńkimi monitorkami. Niejednokrotnie tak się dzieje. Co charakteryzowało jeszcze ten projekt? Typ Broadcast Standard. To standard, który został wypracowany w BBC do mobilnych studiów i wozów transmisyjnych. Czyli z założenia były to monitory bliskiego pola, słuchane około metr do półtora metra od uszu inżyniera dźwięku. Tak więc chodziło tutaj o maksymalny realizm, naturalność w oddaniu jakości dźwięku. A wtedy, w tamtych czasach, rozgłośnia BBC, wyobraźcie sobie, transmitowała koncerty symfoniczne, na przykład pod takim dyrygentem jak Toscanini, albo wielkie big bandy jazzowe. I po prostu takie koncerty w mono były transmitowane bezpośrednio przez FM czy inne też zakresy fal do odbiorników słuchaczy. Przykładano ogromną wagę do jakości dźwięku, jakości transmisji, jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Sprzedano tych właśnie monitorów. Szacuje się różnie, źródła mówią od 60 tysięcy do 100 tysięcy par tych właśnie monitorków. Oczywiście, żeby zaprojektować coś nowego, no to dzisiaj w manufakturze siada inżynier, mija tydzień, miesiąc, rok, no i coś nowego tam powstaje jakimś półchałupniczym sposobem. Jak to w manufakturze bywa. Tutaj w tym przypadku na research, czyli stwierdzenie, co trzeba zrobić, jakie materiały, jakie wykonanie, jakie obudowa, jakie wytłumienie, jakie zwrotnice, jakie głośniki, jakie materiały na membrany i tak dalej. Na to wydano 100 tysięcy funtów brytyjskich. Wyobraźcie sobie koniec lat 60. No jest to mniej więcej, być może się mylę, ale około miliona funtów dzisiaj. Czyli wyobraźcie sobie, że firma wypuszczająca dzisiaj nowy produkt audio przeznacza 5 milionów złotych na badania naukowe, czyli empiryczne badania różnych materiałów, różnych wariantów tego samego urządzenia. No, dzisiaj jest to totalnie niewyobrażalne, którą firmę stać na taki budżet, na badania typu research and development. Prototyp powstał w roku 70. Użyto przetworników firmy KEF, których symbole są tutaj podane i musiały te monitory wytrzymać standardy bardzo rygorystyczne, inżynierów z BBC, a żeby później mogły produkować to firmy zewnętrzne, czyli BBC jako korporacja broadcastingowa, nadawcza, twórca treści w eterze, nie zajmował się produkcją, wobec tego zlecono to firmom komercyjnym, musiała ta firma uzyskać licencję od BBC, co było bardzo trudnym zadaniem i sprostało temu no, kilkanaście firm. Dla audiofila, który raz usłyszał ten dźwięk, a cytat mieliśmy przed chwilą, no jest to po prostu audio nirwana, marzenie, siódme niebo audiofila, czy coś w tym rodzaju. Firmy, które uzyskały licencję od BBC na produkcję komercyjną tych właśnie monitorów, tych zespołów głośnikowych czy tych urządzeń, to widać jak na tym zestawieniu firma KEF, Spendor, Harbert, Rogers, Chartwell i tak dalej, Falcon, Goodmans, to marki, które w Wielkiej Brytanii zdobyły licencję i produkowały te właśnie monitory.
A tutaj, moi drodzy, odkrywamy karty, czyli słynne pudełko na buty wygląda tak. Poniżej tej pani widzimy te właśnie monitorki w wersji prototypowej. No i nie wiem, co powiecie na czacie, czy jak wam się podoba uroda tych właśnie skrzynek. Napiszcie. Czy ktokolwiek z Was miał okazję słyszeć bezpośrednio na własne uszy właśnie Rogersy LS 3x5A? Piszecie tutaj, moi drodzy, na czacie, że BBC, Marcin napisał, że BBC transmituje RAW, czyli nieskompresowany feed of radio. W formacie FLAC. Nie oznacza to jednak, że feed radio 3 jest niekompresowany i nienormalizowany, bo by było trudne do transmisji. Okej, być może tu przesadziłem. Taką informację znalazłem w internecie. Czy ta informacja jest prawdziwa, czy to, co napisał Marcin? No, nie mam kompetencji, aby to rozstrzygnąć. Być może Marcin ma właśnie rację. Radio 3 transmituje słuchowiska, muzykę poważną. Faktycznie używają mniejszy poziom kompresji, ale wynika to z tego, jaką muzykę się tam emituje. Tak, bo mówimy tutaj już o współczesnym nadawcy BBC, który na platformach satelitarnych nadaje sygnał radiowy. Natomiast początki, o których wspominałem wcześniej, no, dotyczą jeszcze transmisji monofonicznych, gdzie na przykład transmitowano koncert pod Toscaninim całej orkiestry symfonicznej. Piotr napisał, że słyszałem Graham Audio Chartwell LS 3x5A i byłem w szoku, jak te maleństwa grają. Czyli Piotr tym samym rozumie, potwierdza, że te maleństwa potrafią zmienić światopogląd audiofila i po prostu wprowadzić go w stan zdumienia i zadziwienia. Przed sobą widzicie teraz zrzut ze strony ls35a.com. Która to strona nie jest oficjalną, jakby stroną tego projektu, ale gromadzi wiedzę i wszystkie źródła, informacje i historyczne, i aktualne na temat tego właśnie projektu i tej konstrukcji. Bardzo, bardzo się cieszę, że jest wśród nas szczęśliwy słuchacz tych właśnie maleństw. Mirek napisał, że niestety 3 przez 5 to nie są pełnopasmowe kolumny. No, mają dwa głośniki, ale odtwarzają całe pasmo. No, może nie są subsoniczne i nie mają jakiegoś subwoofera aktywnego, wbudowanego oczywiście. Niemniej jednak wszystko zależy od tego, jakiej muzyki słuchamy. Jeżeli są to wokale, małe składy jazzowe, jeżeli jest to muzyka klasyczna na przykład, bądź też pop oparty na wokalu i tym podobne, no to zapewniam, że wokal, który możemy usłyszeć dzięki tym monitorom, jest po prostu niesamowity. To jest jedna z ich największych atutów. 41,5 Hz z kontrabasem tam nie ma. No oczywiście, że tak. No, wielkość woofera na to ewidentnie wskazuje i tutaj Mirek ma rację. Natomiast to, co się, moi drodzy, dzieje na średnicy, tam gdzie wokal oraz na wysokich tonach, gdzie już rządzą różnego rodzaju przeszkadzajki, hi-heciki i perkusjonalia, no to po prostu jest to cudo. Jest to po prostu fenomen sam w sobie. Przejdźmy więc dalej. Do
pewnych materiałów, które można na wcześniej podanej stronie znaleźć, które pokazują, w jaki sposób no, w tamtych czasach wyglądały magazyny marketingowe czy audio, materiały, które prezentowały te właśnie paczki czy te monitory. Tutaj widzimy Rogers BBC, monitor speaker umieszczony obok pewnie encyklopedii Britannica w takim gustownym wnętrzu stylizowanym na angielskiego dżentelmena, pomieszczenia godne angielskiego dżentelmena. Tutaj wersja Chartwell, która obok pism Churchilla, czy listów skarbów Brytanii i innych książek szacownych, jest również jakby umieszczona w biblioteczce jako po prostu wzorcowy do posłuchania dźwięk. Oraz wersja z Wikipedii, Spendor. Tak wygląda wersja produkowana tych właśnie paczek przez tą firmę. I co ciekawe, no można by powiedzieć, czy jest się aż nad czym rozwodzić. No, jeżeli spędziliście troszkę czasu na odsłuchach, zarówno na targach, jak i w sklepach, jak i u innych kolegów, koleżanek, audiofilów, to zapewne wiecie, jak często przychodzimy z nadziejami coś posłuchać, a wychodzimy z dzikim bólem głowy. I zdarza się tak, ja mam taki odruch, że po prostu daję gaz do deski, żeby szybko wrócić do domu, włączyć sobie zestaw i dla relaksu i odskoczni posłuchać coś z przyjemnością. To nie jest proste zadanie zaprojektować kolumny i gdyby tak wymienić, co ma w tej konstrukcji znaczenie, żeby one wspaniale, pięknie brzmiały, zwłaszcza w klimatach akustycznych i wokalnych, co jest arcytrudne. Jest to arcytrudne zadanie. Na tym po prostu wysypują się najwięksi, największe marki za największe pieniądze i nieraz nie są w stanie podołać naturalnemu, pięknemu przekazaniu wokalu, wokalu śpiewanego przez wybitnych artystów, bądź też akustycznych klimatów, wielu instrumentów, które znamy, bo wiemy, jakie jest brzmienie naturalne wokalu czy instrumentów i szukamy tego w dźwięku, gdy nie znajdujemy, zaczyna nas to drażnić, a gdy jeszcze ten dźwięk jest natarczywy i ostry, no to po kilku minutach słuchania czujemy, że wzrasta w nas agresja, złość, i rodzą się bardzo różne negatywne reakcje emocjonalne. Wobec tego, co jest ważne w konstrukcji tego typu monitorów, które mają oddać ludzki wokal artystów, no najwspanialsze barwy głosu, jakie chodziły po tej planecie, w sposób naturalny i piękny, można powiedzieć, ważne jest wszystko. W tej kolumnie, którą tutaj widzicie, nie ma rzeczy nieistotnych. Prowadzono research and development nad materiałem, który tutaj jest w formie takiej pianki, która otacza głośnik wysokotonowy. To ma istotne znaczenie, z jakiego materiału to jest zrobione, jakie to powinno mieć wymiary. Wysokość, szerokość, jak powinny być oddalone od centrum głośnika. Wszystko tutaj ma znaczenie. Z jakiego materiału jest zbudowana membrana, zawieszenie, magnes, cewka, wszystko, wszystko, dosłownie wszystko ma znaczenie. Wobec tego nie ma tu rzeczy, których można by powiedzieć, a drobiazg, odpuszczamy. Tak się nie robi w BBC w tamtych czasach, jeszcze tym bardziej 50 lat temu. I po prostu ten projekt, chociaż ma swoje wady, co tutaj stwierdził Mirek, że subsonicznych, nazwijmy to w przenośni częstotliwości, nie przenosi,
ale to, co robi w tych wyższych rejestrach już średnica i wysokie, jest po prostu absolutnym mistrzostwem świata. I okazuje się, że te paczki w tak ogromnej ilości, które wypłynęły dzięki tym firmom, które zdobyły licencję od BBC na ich produkcję na Wielką Brytanię i świat też, no do dzisiaj są produkowane i sprzedawane i cieszą się nadal ogromną renomą. Tutaj przykład ze strony Hi-Fi Sound, gdzie są one dostępne w sprzedaży. Można tutaj zobaczyć ich cenę. Również na polskich portalach widziałem Rogersy LS3 przez 5. Jest to cena no, od około 8 nawet do 11 tysięcy złotych. I są to kolumny, które nierzadko mają 40 lat. 40 lat dosłownie. Więc są one niesamowicie solidnie zrobione, ale też perfekcyjnie dobrane, skomponowane, żeby oddać to, co audiofile ludzie lubią najbardziej. Czyli gdy słyszymy na przykład męski czy damski wokal, po prostu bez napinki śpiewający jakiś standard jazzowy, z towarzyszeniem kilku instrumentów w tle, jest jakiś bas, perkusja, no po prostu no nic bardziej wymarzonego nie można sobie wyobrazić do posłuchania takich właśnie niewymuszonych, cudownie, aksamitnie brzmiących popisów wokalnych. Co ciekawe, nawet jakby tutaj są części, czy można też robić projekty DIY, zrób to sam, ponieważ były też takie wersje i to jest niezwykłe. Ale może ktoś powiedzieć no, 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 tak jak ekspresja tej właśnie dziewczyny na slajdzie, że to nie moja bajka, no jak to wygląda, czy coś tak paskudnego rzeczywiście może pięknie zagrać. No można powiedzieć, że jest to przykład tej żaby, która za pocałunkiem księcia zamienia się w księżniczkę. Dlaczego tak mówimy? Gdy po prostu odpowiednio dobrany oczywiście wzmacniacz, źródło wepniemy w ten tor i usłyszymy, no to ta mała paskuda wielkości pudełka na buty po prostu zamienia się w mistrz świata, po prostu księżniczkę, która czaruje po prostu naturalnym przekazem akustycznych i wokalnych brzmień. Tutaj możemy zobaczyć, co jest w środku i tak jak wspomniałem, tu nie ma przypadkowości. Na to wyłożono parę milionów dolarów według dzisiejszych cen na research and development, żeby każdy element, tutaj zobaczcie, są transformatory. To są cewki aktywne, znaczy nie aktywne, ale cewki użyte do konstrukcji zwrotnicy. Są to specjalnej konstrukcji transformatory na przykład. No jest to, można powiedzieć, wybitna, bardzo dobrze przemyślana i skonstruowana przez inżynierów rzecz. Tutaj znajduje się link, gdzie można pobrać PDF-a, który zawiera dane, jakby bliższe dane techniczne. U góry czytamy, że to jest BBC Research and Development 1976, któreś tam 29 wydanie. I w tym właśnie dokumencie znajdujemy opis tej właśnie konstrukcji, schemat zwrotnicy, jej charakterystyki. Jest tych stron i materiałów znacznie więcej. Wobec tego, no może nasza czy wasza mina no troszkę się zmienia i jednak innym wzrokiem popatrzycie na pudełko, na buty. Tym bardziej, że w związku z tym, że firmy, komercyjne firmy nadal produkują na licencji, bądź też klony już bez licencji, bądź też pewne konstrukcje, których inspiracją były pierwotnie Rogersy LS3 przez 5A i nadal one są produkowane. Wobec tego również recenzenci audio
te konstrukcje biorą na warsztat i piszą na ten temat, tak jak choćby pan Wojtek Pacuła, który na łamach swojego wydawnictwa czy magazynu, można powiedzieć, internetowego High Fidelity pod adresem highfidelity.pl napisał recenzję jednego wcieleń właśnie owych Rogersów pod nazwą Falcon Acoustics i oznaczenie to samo LS3/5A. Zapraszam, żeby wejść w wolnej chwili na stronę highfidelity.pl pana Wojtka Pacuły i naprawdę z uwagą przeczytać tą recenzję. Ja w związku z tym, że nie mamy wiele czasu na czytanie akurat na wizji recenzji, to posłużę się tylko podsumowaniem, które pan Wojtek Pacuła zawarł już w zakończeniu. Napisał tak: kolumny Falcon Acoustics LS3/5A są najpiękniej brzmiącymi kolumnami tego typu, jakie znam. I na koniec pisze: repertuar, z jakim zagrają, jest bardzo szeroki. Wcześniej pisze to, co zauważył Mirek, że nie mają niskiego basu, to prawda, ale muzyka klasyczna, jazz, wokalistyka zostaną przez nie odtworzone z zapierającym dech w piersiach realizmem. I proszę Państwa, to nie jest poezja opisów recenzenckich, gdzie używa się przeróżnych dziwnych metafor. Tu po prostu, moim zdaniem, mówię to całkowicie szczerze i otwarcie, jest wyłożona kawa na ławę, że to są najpiękniej znane mu, a ten pan przesłuchał dziesiątki, setki, może nawet tysiące różnych konstrukcji, kolumny, jakie zna, najpiękniej brzmiące. Realizm zapiera dech w piersiach. Jest to miód na serce audiofila i z pewnością inspiracja, żeby zapoznać się z tą konstrukcją. Zdziwieni, no właśnie, jak ów chyba Brytyjczyk, jeżeli ja znam się wystarczająco dobrze na markach kotów. Również warto przeczytać, zachęcam, na stronie klubu CD, czyli ccd.pl, opis bardzo też takim piórem, wręcz humorystycznym, nakreślony, ale bardzo dobrze opisane są właśnie te paczki. Być może po tym opisie będziemy, przepraszam, mieć minę taką, jaką ma ta dziewczyna. No i być może to, co zobaczyliście na tej prezentacji, no nie usłyszeliście siłą rzeczy, bo jest to niemożliwe, żeby oddać ich czar, chociaż na YouTube można dosłownie dziesiątki czy setki filmów oglądnąć z tymi właśnie monitorami Rogers LS3/5A i naprawdę serdecznie do tego Was zachęcam. I być może będzie to inspiracją dla Was, aby gonić króliczka, ale w kierunku mimo Brexitu, mimo pandemii, właśnie w kierunku Wysp Brytyjskich i owych słynnych Rogersów. Czy taki vintage, maleństwa wielkości z pudełka na buty, mają szansę w starciu z prawdziwym high-endem? Mam nadzieję, że te słowa, które czytaliście zarówno w recenzjach, jak i cytat z forów oraz tutaj na naszym czacie, Piotr, powtórzę, słyszał Graham Audio Chartwell LS3/5A i byłem w szoku, jak te maleństwa grają. Być może Piotr napisze jeszcze, w jakim zestawieniu, co było dalej w tym torze, wzmacniacz i źródło. I może napisze jeszcze coś więcej na temat swoich wrażeń. Serdecznie zapraszam. To jest strona, gdzie można zapoznać się z tym projektem, z szeroką dokumentacją, historią projektu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa strona, chociaż wygląda trochę zabytkowo. Co jeszcze wobec tego jest nam potrzebne? Z pewnością same monitory
tych cudów, o których mówiliśmy, nie zrobią, bo do tego potrzebny jest kompletny tor audio. I teraz pytanie, co należałoby jeszcze wpiąć w ten łańcuch, aby po prostu usiąść w fotelu i usłyszeć najpiękniej, podobno brzmiące monitory wszechczasów w całej swojej krasie dźwiękowej, audiofilskiej. Oto jest pytanie, na które dzisiaj nie odpowiemy. Piotr uważa, że lampa, więc... Aha, Piotr mówi, że była wpięta lampa, rozumiem, wtedy, gdy słuchał tej konstrukcji. Nie wiem, co było źródłem, ale Piotr mówi, źródła nie pamięta, natomiast efekt foniczny był no, czarujący, fenomenalny. Tak to można w skrócie powiedzieć. Ja osobiście byłem na audio show w Warszawie, gdzie miałem okazję właśnie wersji Chartwell posłuchać, ale to było z siłą rzeczy przelotne takie słuchanie w pewnym biegu oraz no, amplifikacja, cała reszta toru moim zdaniem nie oddawała w pełni czaru dźwiękowego tych właśnie monitorków. No, jeżeli te monitorki, tam jest wszystko ważne, wszystko ma wpływ na końcowy efekt soniczny, no to z pewnością tor audio, który poprzedza te monitorki, też musi być perfekcyjnie dobrany. To pewne. Tyle w skrócie o tym ciekawym projekcie, a wspomniałem o nim, czy wspomnieliśmy tutaj z Januszem, dlatego że firma, o której chcemy w jednej z kolejnych audycji powiedzieć nieco więcej, na razie zawiesimy to w jakimś takim chmurce tajemnicy, po prostu gra, można powiedzieć, identyczną barwą, jeżeli chodzi o wokale, wysokie tony, to są to te same klimaty. Rogersy to jedna rzecz, są dosyć trudne do wysterowania, ponieważ ich impedancja wynosi 15 ohmów i są niskoskuteczne, mają około chyba 83 decybele, jeśli pamiętam dobrze. Pewnie zależy to też może od firmy, która i ich wersji. Natomiast jeżeli się to wszystko perfekcyjnie dobierze, efekt jest piorunujący. Mirek zeznał, że lampa odpada zatem. Miał na myśli impedancję i niską skuteczność tych kolumn, ale czasami zdarzają się no, tutaj też cuda zaskakujące audiofilów, gdzie potężne kolumny z pięciu z niewielką lampką też potrafią oczarować, więc no, nie przekreślajmy możliwości lampy. Być może są lampowe połączenia z Rogersami LS3 przez 5. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, wysłuchanie. Zapraszam na strony, które zostały w prezentacji podane, żeby zapoznać się z tym projektem, posłuchać na YouTube oraz poszukać kogoś, kto rzeczywiście ma te w swoim torze monitorki, żeby posłuchać ich na żywo. To jest dla wielu audiofilów przeżycie przełomowe i ich światopogląd po prostu zmienia kierunek, jakby wajcha na zwrotnicy zostaje przełożona i już nic nie jest takie samo.